Hej, zapraszamy się na Chat Makeup, czyli film, w którym będziemy sobie testować nowości. A ponieważ tych nowości się ostatnio zabrało dość sporo, mam tutaj całe pudełko, to myślałam, że czas najwyższy zrobić taki film, bo zaraz będzie tych nowości za dużo i nie wiem, nie będę, albo większości nie pokażę, a o niektóre z Was, nie o które z nich pytałyście, więc myślę, że nadszedł najwyższy czas, żeby taki film zrobić. I mam już, ponieważ dzisiaj nie miałam żadnego nowego produktu, nowego podkładu do testowania, to już zrobiłam swoją bazę, czyli podkład, co tam było, korektor, puder i brwi. Podkład, chociaż właściwie może mogłam zrobić, nałożyć go przed kamerą, bo chyba nigdy o nim jeszcze nie mówiłam. Nie, chyba raz, kilka razy o nim wspominałam, ale jakoś specjalnie się nie produkowałam na jego temat. I to jest ten krem CC z Bourjois. Ja mam w najjaśniejszym chyba kolorze 31. Ja go już mam dość długo, bo ja go mam od zeszłego roku, gdzieś około marca. Jak byłam u Katosu w Anglii, to sobie go wtedy kupiłam. I używałam go przez jakieś 3 miesiące, później poszedł w odstawkę na dłuższy czas, a teraz jakoś w zeszłym roku w listopadzie chyba albo w grudniu odkryłam go na nowo i znowu zaczęłam go używać. Całkiem fajny. Mam bardzo dobre krycie jak na taki właśnie krem CC, także jakby ktoś się zastanawiał, to polecam. Właśnie go mam dzisiaj na twarzy. Dalej mam tutaj przesuszony ten obszar skóry, ponieważ dalej używam olejku. I chyba jednak niestety bez pójścia do dermatologa się nie obędzie, bo olejek trzyma w ryzach te wszystkie takie te pęcherzyki, ale nawet jak zrobię na przykład dwudniową przerwę, to one znowu się pojawiają, więc nie, musi być jakaś głębsza przyczyna, więc jednak chyba będę się musiała poradzić lekarza. A przy okazji właśnie powiedzcie mi, jak się Wam sprawdzają te olejki. Nie wiem, bo chyba większość z Was kupiła olejek różany. Ten, co ja właśnie zachwalałam. Bo w pewnym momencie było tak rzeczywiście, że byłam w dwóch rasmanach i nie było tego olejku nigdzie. Także chyba można użyć spokojnie tego stwierdzenia, że się na niego rzuciliście. Więc ciekawa jestem, jak się u Was sprawdzają te olejki. Ja chyba się okazuje, że nie mogę go jednak używać na czoło, bo Wam mówiłam, że zaczęłam go używać na czoło. Na czoło jednak go nie mogę używać, bo pojawiają mi się zaskórniki. Ja już mówiłam, że moje czoło jest takie dość dziwne i ono nie lubi większości produktów, bo i jakiś serum z Clarence, krem z Clarence, nic się nie zgadza z moim czołem i za każdym razem, jak użyłam jakiegoś produktu, to pojawiają się po jakimś czasie, mimo już normalnie czoło jest idealnie gładkie, to po jakimś czasie pojawiają się takie podskórne wypryski. I jedyne, co moje czoło, tak gadanego to jakaś inna osoba, prawda? Jedyne, co ten obszar twarzy toleruje, to jest krem z zia i masło kakaowe, więc to jest tak, wiecie, no właściwie dziwne totalnie, no ale okej, no tak troszeczkę zboczyliśmy z tematu, ale tak to właśnie wygląda, więc dalej tutaj na ten obszar używam tego olejku różanego, no i przez to, że on działa jakby wysuszając, radząc sobie z tymi wszystkimi wypryskami, to wysusza mi też skórę, dlatego no tutaj ten obszar nie wygląda na najbardziej zaciekawie, może tak to nazwijmy. Na razie jest jak jest, mam nadzieję, że będzie lepiej. Korektor, który użyłam pod oczy i też na wszystkie inne miejsca, które wymagały zakamuflowania, nałożyłam korektor Makeup Forever Full Cover i jak już widzicie, no to one już są na wykończeniu. I pokazuję Wam to, ponieważ ja w tym momencie mieszam dwa kolory, od dłuższego czasu już mieszam dwa kolory. I to jest trójka i piątka. Jak możecie zauważyć, piątka jest bardziej żółta, a trójka, z której już mi się starła cyferka i musiałam namalować ją od nowa, jest jaśniejsza i ma troszeczkę inny odcień, dlatego muszę zmieszać je oba, żeby uzyskać taki odcień, który pasuje mnie. No i co? Oczywiście przypudrowałam to pudrem Ben Nye w kolorze Cameo. Ponieważ bazę już mam zrobioną, to będziemy się dzisiaj skupić bardziej na makijażu oczu i twarzy. Mam też kilka zakupów z Kiko. Ostatnio o Kiko jest dość głośno na YouTubie i też ja uległam i zrobiłam zakupy w sklepie internetowym, ale o tym powiem za chwilę. A najpierw chciałabym Wam wspomnieć o palecie, właściwie o zestawie nagich kolesi, właściwie może nie tyle nagich, co okrytych ręcznikami, jak możecie zauważyć. Trochę niezręcznie trzymam, bo tutaj drugiej ręce trzymam co innego. I tutaj są panowie, którzy są właśnie tacy nieprzyzwoici. I paletkę New Dew chciałam najpierw wykorzystać właśnie w tym chat make-up i pokazać Wam, jak ona się sprawuje, ale właśnie, że ten chat make-up mi się przesuwał, to postanowiłam, że zacznę jej w końcu używać i od jakichś ostatnich dwóch tygodni cały czas jej używam do makijażu dziennego i muszę powiedzieć, że chyba lubię ją nawet bardziej niż New Dew. Bo te kolory są jakieś takie jakby bardziej życiowe i takie, których większość z nas szuka w palecie takich neutralnych, dziennych kolorów, ponieważ mamy normalny, beżowy kolor w nude, to był taki żółtawy albo bardzo biały, więc one też ciężko się raczej się nadawały na przykład do ukupliwego. A tu mamy idealny matowy beż, matowy brąz, tu jest również matowy taki brudny róż, podobny do mojej bluzki dzisiaj. Tu jest też kolor matowy, naprawdę ona jest jakaś taka bardziej, wiecie, jakby bardziej przemyślana, no, tak możemy to nazwać. No i oczywiście ta konsystencja cieni, rozcieranie trwało
jak zawsze jest po prostu 10 na 10, więc jeżeli ktoś się zastanawia nad tą paletką, to naprawdę polecam. I chyba właśnie to jest też odpowiedź na wasze pytanie, gdybym musiała wybrać Nude Dude czy Nude Dude, czyli tą starszą czy tą nowszą, to jednak wybrałabym tą nowszą obecnie. No ale właśnie, miałam używać najpierw w Chat Makeup oryginalnie tej palety The Balm, ale pojawiły się też, być może zauważyliście w drogeriach, paletki cieni z Bourjois. I one są, czego to wam pokazać, każda z tych paletek ma trzy kolory takie jakby normalne, a po środku jest taki bardzo błyszczący. I to jest właściwie, zauważyłam to przed chwileczką, jak to je położyłam obok siebie, że te wieczka z drugiej strony nam sugerują, jakie kolory są w danej palecie, bo z drugiej strony jest tylko napis Bourjois. I wcześniej właśnie stały tą stroną, więc nie zauważyłam tego. I mamy tutaj sześć palet, tak? Sześć palet. I myślałam, że to jest, ponieważ to jest takie bardziej dostępne, ponieważ to normalnie dostaniecie w drogeriach, to być może dzisiaj skupimy się raczej na teście tych cieni, także któregoś z tych zestawów zaraz użyjemy na oczach i zobaczymy, jak się sprawują, bo szczerze powiedziawszy jeszcze ich nie używałam, także zobaczymy, będziecie mieć takie typowe, takie kompletne pierwsze wrażenie, a zestawienia kolorystyczne są naprawdę bardzo fajne i być może jeżeli chodzi o przechowywanie, to wolałabym, żeby one były na przykład prostokątne albo bardziej płaskie, takie, żeby przechowywanie ich było łatwiejsze, bo wiadomo, jeżeli mamy takie niezbyt wymiarowe opakowania, no to ciężko jest je ułożyć przy innych, na przykład prostokątnych i takich kanciastych rzeczach i mogą się przewracać i w ogóle utrudnić to przechowywanie. Także zaraz zobaczymy, jak to się sprawuje. No a jeżeli chodzi o nowości Bourjois, to już na pewno wiecie wszystkie, bo na wszystkich blogach o tym już trąbią, że wypuścili również cztery nowe odcienie tego Rouge Edition Velvet i one miały być takimi typowymi nudziakami. No do nudziaków to może one nie należą. Mi się osobiście te kolory podobają, a zwłaszcza ten, który jest jakby jaśniejszą wersją Nudist. I już wam mówię, jak one się wszystkie nazywają. Ustawiłam je teraz tak właśnie według kolejności numerycznej. To jest 9, 10, 11 i 12. Czyli ten bardziej taki chyba najbardziej nudziakowy i cielisty ze wszystkich. Najbardziej neutralny też możemy tak go nazwać. To jest 10, czyli chyba tak, Don't Pink of It. No to przejdźmy do rzeczy. Mamy tutaj w opakowaniu jeszcze pacynkę. Może ją wyjmę, bo zestaw mi wyleci. I tak jak powiedziałam, są trzy kolory i jeden taki bardzo świecący, także już wam zrobię swatche. Cienie się naprawdę bardzo ładnie prezentują, jeżeli chodzi o napigmentowanie. I tak to wygląda. No, dość spoko jest, tak? Ten najciemniejszy jest najbardziej napigmentowany. Trochę tak krzywo dotknęłam skóry, więc na nie wyszło za ciekawie. Ale zaraz zobaczymy, jak one będą wyglądać na oku. Nałożę najpierw bazę pod cienie i dzisiaj użyję bazy z Zoeve, to jest Eyeshadow Fix. Matowa baza, ponieważ oni mają dwie bazy. I to jest naprawdę bardzo fajny produkt, o którym chyba za mało mówię, szczerze powiedziawszy. Bo ta baza ma taki lekki kolorek. Także trochę ten kolor na powiece wyrównuje, jak możecie zauważyć. Ale bardzo ładnie podbija kolor cieni i ogólnie oczywiście spełnia zadanie, jakie ma spełniać, czyli przedłuża też trwałość tych cieni. Nakładam tą bazę, ponieważ chcę dać tym cieniom równe szanse, tak? Nie chcę stawiać ich od razu na przegranej pozycji nakładając bazy, bo szczerze powiedziawszy, i chyba to już mówiłam nie raz, dla mnie bez sensu jest nakładanie jakichkolwiek cieni bez bazy, bo cienie raczej nie są skonstruowane w taki sposób, żeby bez bazy były używane, także... I zanim nałożę jeszcze jeden cień, czy ktoś może mi powiedzieć, czy macie jakiś sposób na zabarwione pędzelki? Nie wiem, czy to widać w kamerze, bo teraz o tym tle nie jestem w stanie stwierdzić, na pewno na komputerze to zobaczę, ale mam tutaj zabarwiony, o, to jest z tej strony najbardziej widać, pędzelek od tego fioletowego cienia z Sugar Pill. I co? No i nie chce mi się domyć, tak? To już jest zafarbowane włosie, także nie wiem, jeżeli macie jakieś sposoby, to dajcie znać. Teraz używam tego najciemniejszego i możecie zauważyć, że ma takie satynowe wykończenie. To nie jest mat, to nie jest perła, to jest taka właśnie fajna satyna. W tym momencie używam tych cieni po raz pierwszy, także naprawdę nie wiem nawet, czego się mogę spodziewać. Ten dzień, którego teraz w momencie użyłam, jest naprawdę fajny. Natomiast co już mi przeszkadza w tej palecie, to jest to, że żeby wykończyć makijaż, czyli na przykład właśnie rozetrzeć cały cień, muszę posiłkować się inną paletą, tak? Ponieważ tutaj no raczej nie mamy żadnego takiego bazowego, ale okej. Powiedzmy sobie, że to jest paleta, którą ktoś by kupił, żeby sobie po prostu wzbogacić toaletkę o nowe kolory. Albo jeżeli już macie taki właśnie bazowy, matowy beż, no to nie ma problemu wtedy, tak? A ja jednak dzisiaj, tak czy siak, będę się posiłkować tą paletą New Dude.
jeżeli chodzi o dokładnie tą paletkę, no to jak na razie, używając tylko tego jednego cienia, jestem pod wrażeniem, ponieważ rozcieram go ile wlezie, a on nie niknie, tak? Nie nagle nie robi się jakiś mniej intensywny, tylko po prostu się rozciera, mimo iż mam nałożoną bazę, a często na bazie nie jest to zbyt proste. Mam tutaj w tym miejscu takie si, bo przypadkowo złapałam sobie przy wyrywaniu włoska skórę, więc trochę mi to utrudnia rozcieranie, ale udajmy, że tego nie ma. No dobra, no to się pobawiłam trochę jeszcze z tym cieniowaniem i tak wygląda mniej więcej efekt końcowy. I teraz zrobimy wielki test, bo wziąłam ten błyszczący i klepiemy go na środek. To, że się osypie przy aplikacji, to na pewno. To się nie łudzę, że coś takiego nie będzie miało miejsca. Ale zobaczymy. Będę, zaraz zrobię drugie oko. I zobaczymy, czy to się nie będzie mi osypywać już w trakcie malowania. Tak to wygląda na razie. Także jeżeli chodzi o tę paletkę, to jest paletka w ogóle Smoky Stories Upside Brown numerek 6 i użyłam tego najciemniejszego brązu, tego najjaśniejszego brązu i tego świecidełka po środku. I jeszcze zrobię kreskę eyelinerem z The Balm i jest to ten eyeliner w płynie, który trzeba wstrząsnąć, jest to Schwing. Zrobię drugie oko i zaraz przejdziemy dalej. Tak wygląda skończony makijaż, co mogę powiedzieć na razie, to to, że te ciemniejsze cienie bardzo fajnie się rozcierały, właściwie ten ciemniejszy cień się fajnie rozcierał. Natomiast ten pyłkowy, który nałożyłam na środek powieki, strasznie się sypie i to bardzo się sypie, bo w momencie, kiedy już zaczynałam tuszować rzęsy, to miałam tego pyłku pełno na rzęsach, a później miałam pełno na całej twarzy, więc na pewno gdzieś, gdzieniegdzie zauważycie ten osypany pyłek. Także ten pyłek, może trzeba by spróbować go nałożyć właśnie na przykład na korektor albo jakąś taką lepką bazę, sam z siebie raczej nie zdaje egzaminu. Natomiast ten najciemniejszy cień jest naprawdę bardzo fajny. Byłam już pod wrażeniem, jak nałożyłam go tylko na powiekę. Okej, jeżeli chodzi o jakość cieni, to fajne są. Przynajmniej tyle mogę powiedzieć na razie. Nie wiem, jakby to wyglądało w ciągu dnia z osypywaniem się na policzki, ale jak na razie bardzo fajnie się z nim pracowało. No może oprócz tego, mówię, błyszczącego na samym środku, ale okej. Także tak wygląda sprawa z cieniami brużyła. I tak jak mówiłam, zrobiłam zakupy w sklepie internetowym Kiko. Bo Kiko ma już właśnie sklep internetowy w języku polskim. I właśnie, ponieważ do Kiko mi nie po drodze, bo jest na razie tylko w Warszawie, to a że chciałam wypróbować jakieś produkty, to złożyłam zamówienie przez stronę internetową. Natomiast tak, zaskoczyły mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, że Kiko ma rzeczywiście dość niskie ceny, a po drugie, że minimum zamówienia to jest chyba 130 zł. Także ząk. Gdyby ktoś chciał zamówić tylko paletkę cieni albo podkład, to no niestety mu to nie za bardzo wyjdzie. Chyba, że to będzie jakieś włączone zamówienie z innymi znajomymi, może wtedy się Wam uda. Ja natomiast zamówiłam trzy rzeczy. Akurat wtedy trafiłam jeszcze na ostatni dzień namowej dostawy, więc nie musiałam za przesyłkę płacić. I to była przesyłka kurierem. I jakie było moje zdziwienie, kiedy się okazało, że przesyłka szła do mnie chyba jakiś 8 dni. To jest dużo jak na kuriera, ale może trochę w obronie tej długiej przesyłki jest to, że przesyłka idzie do nas aż z Włoch, a przynajmniej moja szła z Włoch, nie z żadnego magazynu w Polsce, także trochę mnie to zdziwiło, no ale dobra, no doszła przesyłka. I co zamówiłam? Zamówiłam trzy rzeczy i po pierwsze jest to podkład Universal Fit w kolorze 1. Zamówiłam paletę cieni Color Fever w kolorze 101. Teraz Wam wszystko pokażę z bliska. I z edycji limitowanej, taka jakby talia kart. I to jest róż i róż i rozświetlacz, albo dwa róże. Zaraz Wam pokażę. Natomiast najpierw porozmawiam sobie o tym podkładzie. Podkład miał być rozświetlający i nawilżający. I z tego co pamiętam, na jakimś tam blogu był porównany do Healthy Mix, a jeżeli by się okazało, że jest podobny do Healthy Mix, to byłoby to fajne odkrycie, ponieważ ten podkład kosztuje chyba 20 albo 25 zł, a Healthy Mix normalnie w drogerii coś około 50 chyba, także no różnica jest spora. Ten podkład natomiast przychodzi do nas w takiej dość smukłej tubce. I wzięłam właśnie kolor 01, myśląc, że najjaśniejszy kolor będzie fajny. Natomiast ten kolor nie jest dla mnie dobry. Jest strasznie, dla mnie jest strasznie różowy i to wygląda, no nawet chyba teraz to można, no w gorszym miejscu tego nie mogłam nałożyć. Kompletnie nie mój kolor, także było wielkie rozczarowanie przy otwieraniu paczki. Cienie wydają się bardzo fajne i nie chciałam ich używać dzisiaj, bo myślę, że może jakimś się tutorialu kiedyś pojawią. Więc są wypykane cienie. Najpierw chciałam wziąć sobie taką zwykłą, tradycyjną paletkę neutralną, ale paletek neutralnych ja mam już dużo. Myślałam, że teraz czas na jakieś takie fajniejsze kolory z innych firm. I one są naprawdę niesamowicie takie jedwabiste.
i mają całkiem fajną pigmentację, mięciutkie są, także ciekawa jestem, jak będą na oczach wyglądać. Na razie tylko się obejdziemy smakiem i popoglądamy je tak trochę tylko w opakowaniu, takie mięciutkie fioletowo-burgundowe poduszeczki. Także no, jeszcze na swoje 5 minut muszą poczekać. No i oczywiście jako maniaczka róży musiałam też zamówić róż i nie pokusiłam się na żaden normalny róż, natomiast na taką paletkę dwóch róży. Jeden jest taki ciemniejszy, jak powiedzmy na co dzień, a drugi jest ten. I chyba któregoś z tych róży, nie może tego różu dzisiaj użyjemy. Jeśli chodzi o pigmentację, to jest też taka całkiem, nie, tu mam po prostu brudny palec, tu są dwa róże, całkiem niezła. Bardzo mnie zaskoczyło opakowanie, ponieważ ono jest naprawdę ciężkie, jest takie konkretne, wiecie, to jest takie, czasami niektóre drogie kosmetyki specjalnie, mam wrażenie, są dociążane, żeby miało się poczucie ciężkości, poczucie ceny, jak mamy ten produkt w dłoni. I chyba tutaj właśnie został zastosowany ten sam zabieg, także opakowanie jest naprawdę fajne. No i jak tutaj otwieramy, to mamy tutaj duże, takiej wielkości opakowania lusterko, które nie jest zniekształcające, więc jeżeli ktoś jeszcze trafi na, bo tutaj były różne wersje kolorystyczne i to była ostatnia wersja, która była niewykupiona i to jest Rosewood and Azalea, czyli po prostu one były tak nazwane chyba jako, jak kwiaty. Także, no jeżeli tą paletkę gdzieś traficie, to myślę, że na prezent nawet by ładnie się nadawało. Ale dość już gadania, nałóżmy ten róż. I myślę, że nałożę właśnie ten róż ciemniejszy. To jest róż rozświetlający. Wow, za dużo. Muszę trochę uratować sytuację, bo trochę tego różu sobie dowaliłam. Jak sprawdzałam palcem, to ta pigmentacja nie wydała się aż tak mocna. A że oczy trochę wyszły mi takie mocne smoki, to muszę trochę to ściągnąć na dół, ten róż. Właśnie, słuchajcie, może chcielibyście taki filmik na temat tego, jak naprawić wpadki makijażowe, czyli właśnie tylko za dużo różu, nie wiem, jakieś tam problemy z cieniami czy coś takiego. Dajcie znać. Także okej. No, róż mi się na razie bardzo podoba, słuchajcie. Jak zawsze, to są tylko pierwsze wrażenia, tak? Więc nie mogę tutaj stwierdzić nic na temat jego utrzymywania się i tak dalej, ale nie wiem, jakoś mam dobre przeczucia co do tego różu. No, fajnie wygląda. Miałam też nałożyć bronzer, ale skleroza. Dzisiaj bronzer to jest ten z Makeup Revolution Ultra Bronze. Naprawdę bardzo fajny kolor i on też tak trochę czekoladowo pachnie, a właśnie w sobotę możecie się spodziewać filmu o najlepszych bronzerach, bo wiem, że tęsknicie za serią najlepszych. Także trochę jeszcze produktów przed nami zostało, także spokojnie. Właściwie to w zeszłym tygodniu nawet miał być filmik o bronzerach, ale pomyślałam, że na walentynki, na sobotnie taki wieczór to chyba fajniejszy będzie, a przynajmniej tamten wieczór fajniejszy będzie filmik typu wpadki. A ponieważ chat make-up to jest też przy okazji taka wymówka, żeby nałożyć jak najwięcej produktów, jak tylko się da na twarz, to dlaczego by nie? To oczywiście nie chodzi o to, że wy musicie te wszystkie produkty też na siebie nakładać, tak? Bo to jest taki, powiedzmy, eksperymentalny też makijaż. Ale to jest taka okazja, że ja mam możliwość sprawdzenia jak największej ilości kosmetyków, jak tylko mi pozwala wystarczająca ilość obszarów na twarzy, tak? Bo na przykład jeżeli chodzi o cienie, no to wiadomo, że tylko jednych mogę użyć, no bo większej ilości oczu nie mam niż te dwa. Chyba że zrobiłabym jedno oko innymi cieniami, a drugie innymi, no ale to chyba dziwnie by wyglądało na koniec. Także tak. Jeszcze jedna nowość, która się pojawiła ostatnio, to jest nowy rozświetlacz z Makeup Revolution, ten Goddess of Love i to jest Golden Goddess. Ten już jest zdecydowanie bardziej złoty, zresztą to jak widzicie. Ten, który był poprzednio, chyba Goddess of Love się nazywał, o ile dobrze pamiętam, bardziej wpadał w co? Bardziej w róż chyba wpadał. Jest jeszcze jedna kwestia, którą warto poruszyć i chodzi tutaj o odbieranie, a właściwie o wygląd rozświetlaczy w kamerze. Ponieważ często, nie wiem, no ja mam skórę, jaką mam, chyba nie mam najgorszej skóry i tutaj raczej, nie wiem, porów jakiś na, tutaj na czterech kości policzkowych też nie mam, więc nie wiem, jak może to tak wyglądać. Ale czasami dostaję informacje, czasami dostaję od Was komentarze, że na przykład jakiś dany rozświetlacz nie wygląda dobrze na policzkach albo że wygląda jakby miał pełno drobinek. Nie, to po prostu tak się skóra odbija, no nie umiem tego w żaden sposób wyjaśnić. Te rozświetlacze, których ja używam, zdecydowanie nie mają drobinek, bo ja nie lubię drobinek w rozświetlaczach, więc po prostu, nie wiem, może tak u niektórych na komputerze wygląda, no nie wiem, nie wiem tego wyjaśnić. Natomiast jedyne, co mogę wam powiedzieć, to, że ja widzę na skórze, że wygląda ładnie
I w kamerze też widzę, że wygląda ładnie, także no, nie wiem, musicie mi wierzyć na słowo chyba. No i czas na usta i dzisiaj może użyję czegoś takiego bardziej różowego, żeby mi pasowało do bluzki. Nie wiem, taką mam ochotę. I jest to właśnie z tych nowych Rouge Edition Velvet i to jest numerek 11 So Happing. I tak wygląda skończony makijaż, mam nadzieję, że się Wam podoba. Tym razem jeszcze taki, powiedzmy, typowo walentynkowy makijaż. Może przez to, że, nie wiem, tą bluzkę mam różową, to usta są różowe, widzicie, smoki i w ogóle taki romantyczno-seksowny. Jak zawsze w opisie filmu na dole znajdziecie wszystkie informacje na temat dzisiejszych produktów, które pokazałam i pędzli, które użyłam, no i też informacje na temat mojego lakieru do paznokci czy bluzki. Także naprawdę wszystkie informacje są w opisie. Zanim jeszcze zadacie pytanie, to proszę Was sprawdźcie, czy już nie ma odpowiedzi na to pytanie. I mam też dla Was jedną informację na temat sprawy, która wiemy, że się Wam spodobała, projektu, który się Wam spodobał i często dostaję pytania na jego temat, a jest to ten projekt SOS Brwi, Pogotowia Brwiowego. Ruszamy z tym, myślę, ruszamy w sensie ja i wy, ruszamy z tym, myślę, w ciągu najbliższych tygodnia albo dwóch, ponieważ mam już sprzęt, który potrzebuję który potrzebowałam do wykonania właśnie tego, co potrzebowałam, czyli chodziło po prostu o tablet, bo chcę zrobić to porządnie i chciałam po prostu na każdym zdjęciu dorysować pojedynczo włoski, żeby to wyglądało realistycznie, a jakiś tam, wiesz, taki blok po prostu brwi, bo to będzie wyglądać kiepsko. Także mam już to, co potrzebowałam do wykonania mojego projektu w taki sposób, jaki chciałam, jaki sobie zamarzyłam. Także jesteśmy na dobrej drodze. Teraz mam kilka zaplanowanych innych filmów, także te filmy przejdą i zaczniemy w końcu rozmawiać już tak bardziej konkretnie na temat tych brwi, bo też właśnie zrobię filmik o tym, czym macie się kierować, kiedy będziecie robić zdjęcia, które będziecie mi wysyłać. Także jeszcze chwilkę cierpliwości i zaraz zaczniemy ten temat. Ja dzisiaj miałam ogólnie nagrywać taki normalny tutorial, ale jakoś miałam ochotę bardziej z Wami tak po prostu pogadać. No i też po pierwsze dawno nie było chat make-up, a po drugie dużo mi się uzbierało w tym tutaj pudełeczku nowych produktów, które chciałam Wam pokazać, także... No i w końcu miałam ochotę rozpakować te zakupy z Kiko i włożyć je do odpowiednich szufladek, a powiedziałam sobie, że nie, dopóki ich nie pokażę, to nie będę ich wyciągać, także jest okej. Okay. Jeżeli miło spędziliście ze mną te kilkanaście minut, kilkadziesiąt minut, nie wiem ile wyszło, to zachęcam Was do zostawienia kciuka do góry. To jest dla mnie taki właśnie sygnał, że okej, było fajnie, kciuk do góry. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!